Zapraszam do filmiku, na którym pokażę, jak zrobić takie owieczki. Owieczki są niewysokie. Jakbym zmierzyła je tutaj, mają około 5 cm, może z głową 6 cm. Robiłam je, robi się je bardzo szybko, ponieważ używa się do tego włóczki grubej. Albo Himalaya Baby, Delfin Himalaya Baby, chyba tak nazywa się ta włóczka, albo teraz używałam odpowiednika, bardzo podobna, chyba nawet identyczna, ten, którą mam teraz przed sobą, to jest Luna Baby Fox. Wcześniej próbowałam robić z innych włóczek, ale ta wersja robi się najszybciej i w sumie mi najbardziej się spodobała. Próbowałam robić według filmików dostępnych na YouTube taką owieczkę robioną pufkami. No, te pufki są dosyć pracochłonne, czasochłonne. Próbowałam robić robić owieczkę Petus Ahoa według filmiku autorki Petus Ahoa. Tutaj ona ma, ta autorka, dwa filmiki. W tym pierwszym ta sierść, którą pokazywała, tym wzorem była dosyć pracochłonna, bardzo ciężko się to robiło. I owieczka jest taka bardziej maskotkowa, bym powiedziała. No, dla mojego pasterza to taka za duża ta głowa. Próbowałam potem robić owieczki inną włóczką. Najpierw pufkami tutaj próbowałam robić. Te pufki są tak słabo widoczne na tej wełnie Alize Soft. Ta wełna się nazywa Alize Soft Baby. Spróbowałam zrobić bez pufek, czyli samymi półsłupkami. I w sumie efekt był prawie taki sam, a dużo mniej pracy. No a na końcu przeszłam na tą grubą włóczkę. Albo Luny Baby Fox, albo Himalaya Delfin, która powodowała, że się robiło bardzo szybko i ona już jak gdyby ta faktura tej włóczki taka powodowała, że jakby takie pufki powstawały w ekspresowym tempie. Tutaj próbowałam też coś tak bardziej głowę robić w taki trójkąt, bo jak obserwowałam grafikę zdjęcia owieczek, wydawało mi się, że te buzie takie są bardziej zwężające się, ale jednak ta wersja mi się bardziej podoba i pokażę. Jeśli chodzi o głowę, uszy i nóżki, można zrobić albo z jakiejś takiej popularnej mieszanki bawełny z akrylem, na przykład tą robiłam z włóczki Gazal Baby Cotton, czyli mieszanki akrylu z kotonem. Ale najbardziej mi się dobrze robi z bawełny, czystej bawełny maceryzowanej. Ona jest tak mniej rozwarstwa, jest taka z lekkim połyskiem. Ja tu użyłam akurat czeską Blné Hep Kamila. To jest właśnie z tego zrobiona. Oprócz włóczki oczywiście szydełka, jedno mniejsze do robienia głowy i nóżek i uszu, 2,5, większe 3,5 do robienia tułowia grubszą włóczką, igły do włóczki tej grubej, u mnie to jest teraz Luna, więc Luna. I taką malutką igłę z małym bardzo oczkiem, która przejdzie przez koralik, żeby przyszyć oczka. Takie dwa koraliki na oczka. Oraz
wypełnienie, kulka silikonowa. Można jeszcze zawiązać takie dzwoneczki jakieś na szyi, więc jakaś nitka do przywiązania dzwoneczków. Oczywiście taka czarna nitka do przyszycia oczu, klej gorący, więc pistolet z klejem, aby przykleić nóżki, głowę. No i tak ja bardzo lubię sobie pomagać planem. Czasami trudno wyciągnąć igłę, więc ten plan pomaga, łatwo nim się też wciska do małych nóżek wypełnienie. To zaczynamy.